Ludzkie oko ma niesamowitą zdolność adaptacji. Jestem pewien, że potrafisz wyobrazić sobie, jak wygląda twoje oko, gdy wchodzisz do ciemnego pomieszczenia. Źrenica rozszerza się, tworząc wielką czarną dziurę. Natomiast gdy wychodzisz na zewnątrz, oko musi poradzić sobie z jaskrawym światłem. Wtedy źrenica zwęża się do wielkości główki od szpilki. Źrenicą aparatu jest przysłona. Cześć, ja jestem Rafał i witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się swoją wiedzą na temat fotografii. Przejdźmy do tematu. Ludzkie oko automatycznie dobiera wielkość źrenicy po to, by nie było nam za jasno lub za ciemno. Gdy światła jest bardzo dużo, źrenica kurczy się, by wpuścić go jak najmniej. Dzięki temu nie chodzimy oślepieni w słoneczne popołudnie. W nocy nasze źrenice rozszerzają się, bo światła jest mało. Oko stara się więc, by do środka dzięki dużemu otworowi dostało się jak najwięcej światła. Nasze oczy dostosowują się do zastanych warunków błyskawicznie i nad wyraz dokładnie. Przysłona aparatu próbuje naśladować ten ruch i rozszerza się, by do środka dostało się więcej światła oraz zwęża, by ilość światła zmniejszyć. Spójrz. Gdy otwieram przysłonę do maksymalnej szerokości, mamy obraz pełen światła. Jest przepalony. Gdy zwęzimy przysłonę, zobaczymy to, co Jerzy Sztur w Seksmisji. Ciemność. Czyli na pełnym słońcu raczej będziemy przysłonę przymykać, a w nocy ją otwierać. Tak, aczkolwiek nie. Zwężanie i rozszerzanie przysłony wpływa nie tylko na ilość światła, ale także na głębię ostrości. A głębia ostrości to zakres odległości, w których obiekty są ostre. Czyli przed i za tym zakresem obiekty będą nieostre, rozmyte. Jeśli jesteś okularnikiem, tak jak ja, łatwo będzie mi uzmysłowić Ci, na czym to polega. Mając wadę wzroku, zdarza mi się, że widzę niewyraźnie. Wtedy przymykam oczy, mrużę je. Dzięki temu widzę wyraźniej. Oczywiście wygodniejszym patentem na widzenie wszystkiego jest noszenie okularów, ale to od biedy też daje radę. Gdy przymykamy przysłonę, głębia ostrości zwiększa się. Przy przymkniętej przysłonie pierwszy plan i tło są ostre. Otwieranie przysłony, czyli rozszerzanie jej, pozwala na dotarcie większej ilości światła do aparatu i spłycenie głębi ostrości. Najpewniej pierwszy plan będzie ostry, ale tło będzie już rozmyte. Spróbuję Ci to pokazać na przykładzie. Będę teraz zmieniał przysłonę. Czas naświetlania i ISO aparat dobierze sobie automatycznie, żeby nie zmieniać ekspozycji. Skup się na tym, jak zmienia się głębia ostrości przy różnych przysłonach. No dobra, ale co wskazuje nam stopień otwarcia przysłony? Po pierwsze, musimy poszukać literki F na obiektywie. Każde szkło ma własne parametry przysłony, nie da się jej otwierać w nieskończoność. Te tańsze zoomy, czyli obiektywy, które pozwalają nam przybliżać, zmieniać ogniskową, mogą otworzyć przysłonę do wartości f3,5. Pierwsze tanie stałki, czyli obiektywy, które mają stałą ogniskową, mają zazwyczaj przysłonę około f2, f1,8. Teraz trzeba wytłumaczyć, co to znaczy i który obiektyw jest jaśniejszy. Jasne obiektywy to te, które mogą szeroko otworzyć przysłonę. Tam przysłonę rozszerzyć można nawet do f1.4, f1.8, f2.0, f2.8. Ciemniejsze obiektywy zaczynają się od właśnie około f3.5. W większości obiektywów przysłonę można domknąć do f16, f22, a w obiektywach do makrofotografii nawet do f32. Robi się tak dlatego, gdyż w makrofotografii potrzebujemy większej głębi ostrości. Przy takich wartościach przysłona przypomina zamknięte wrota z Gwiezdnych Wojen i wpuszcza znikomą ilość światła. Czyli im większa wartość przysłony, tym mniejszy otwór? Tak, dokładnie. Im większa wartość przysłony, tym mniejszy otwór. Operując jasnymi przysłonami możemy uzyskać miłe dla oka rozmycie tła. By tło stało się ostre, wystarczy domknąć przysłonę. Może nie mam tak sumiastego wąsa jak Jamie Heineman, ale spróbuję obalić popularny mit. Zdjęcie z mniejszą głębią ostrości nie oznacza, że to zdjęcie jest lepsze. Jeśli mamy ostre pierwszy plan, a bardzo rozmyte tło, wcale nie oznacza, że to jest zdjęcie dobre. Chcemy ustawić przysłonę tak, by ostre miało być to, co chcemy, by było ostre. To nie jest takie proste, że cały czas robimy zdjęcia na maksymalnie otwartej przysłonie. Nie dość, że będziemy mieli mnóstwo rozmytych zdjęć, to jeszcze zgubimy być może historię, która dzieje się w tle. Różne obiektywy mają też różne właściwości optyczne na różnych przysłonach. Otwierając przysłonę na maksa, ryzykujemy pojawieniem się wad optycznych. Przysłona jest tylko jednym z trzech elementów trójkąta ekspozycji. Wiemy, że zmienia ilość światła dostarczanego do aparatu, a poprzez wpływ na głębię ostrości może być środkiem wyrazu.
Jeśli zależy Ci, by tło było rozmyte, otwórz przysłonę, ale pamiętaj, że będziesz musiał to skompensować pozostałymi parametrami. W trybie półautomatycznym aparat zrobi to za Ciebie. Być może masz do mnie jakieś pytania. Dla naszej budującej się społeczności stworzyłem otwartą grupę na Facebooku. Jest to przestrzeń do poszukiwania odpowiedzi na zadane już pytania, zadawanie kolejnych pytań i wstawianie oraz komentowanie zdjęć. Wszystko to po to, byśmy razem mogli uczyć się lepszej fotografii. Jeśli spodobał Ci się materiał, to koniecznie daj łapkę w górę i sprawdź pozostałe filmy na kanale. By być na bieżąco z premierami kolejnych edukacyjnych treści o fotografii, zasubskrybuj kanał i zaznacz dzwoneczek. Do zobaczenia!